Wzruszający odcinek Rolnik szuka żony. W obecności Manowskiej Tomek zaskoczył Justynę ważnym pytaniem. Za nami świąteczny odcinek 9 edycji Rolnik szuka żony. Marta Manowska odwiedziła 4 pary, które stworzyły się w programie w przedświątecznym okresie, aby porozmawiać z nimi na temat zbliżającego się Bożego Narodzenia. Podczas spotkania z Tomaszem i Justyną stało się coś, czego kompletnie się nie spodziewała. Emisja 9 edycji Rolnik szuka żony zakończyła się pod koniec listopada. Produkcja programu z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowała dla fanów reality show niespodziankę. 25 grudnia na antenie TVP wyemitowano specjalny odcinek Rolnika. Marta Manowska odwiedziła rolników i rolniczkę w ich domach i towarzyszyła im w przygotowaniach do pierwszych świąt spędzanych z drugimi połówkami poznanymi w programie. W świątecznym odcinku Rolnik szuka żony Marta Manowska odwiedziła wszystkie 4 pary, które stworzyły się w trakcie minionej edycji show. O przygotowaniach do świąt bożonarodzeniowych, tradycjach, spotkaniach rodzinnych i uczuciach porozmawiała z Klaudią i Walentynem, Michałem i Jadą, Tomkiem i Kasią oraz Tomaszem i Justyną. To jednak nie wszystko. W odcinku świątecznym pojawili się też Zuzanna i Konrad, które są 5. parą minionej edycji. Kobieta w programie starała się o względy rolnika Mateusza, z kolei mężczyzna wziął udział w programie ze względu na rolniczkę Klaudię. Nie zabrakło także wielu innych uczestników poprzednich edycji Rolnik szuka żony. Tegoroczne święta Bożego Narodzenia z pewnością były wyjątkowe dla wszystkich uczestników 9 edycji Rolnika. Jednak dla Tomasza i Justyny były też przełomowe. Okazało się bowiem, że podczas nagrań do odcinka świątecznego Rolnik postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Kiedy Marta Manowska zapytała zakochanych o plany na przyszłość, Tomasz nagle wstał od stołu, a po chwili wrócił do pokoju z bukietem kwiatów i poprosił Justynę o rękę. Justynko, kocham cię bardzo, chciałbym spędzić z tobą resztę życia. A teraz podstawowe pytanie, wyjdziesz za mnie? Zostaniesz moją żoną? Zapytał. Justyna oczywiście się zgodziła. Na jej twarzy wyraźnie malowało się wzruszenie oraz zaskoczenie. Kobieta nie spodziewała się zaręczyn tak szybko. Powiedziała, że sądziła, iż stanie się to za rok lub dwa. To się dzieje naprawdę? Czy to mi się śni? Nie spodziewałam się, że to przyjdzie tak nagle, powiedziała. Nie ma co czekać, bo bardzo cię kocham, stwierdził Tomasz. Ze świątecznego odcinka Rolnik szuka żony dowiedzieliśmy się także, że Tomek miał też okazję nie tylko poznać, ale także bardzo polubić się z synem Justyny z poprzedniego związku. 9-letni Wiktor zapytał nawet mamę, kiedy będzie mógł do Tomasza tato. Justyna przyznała przed kamerami, że jej syn bardzo chętnie wraca na gospodarstwo Tomasza i nie może się doczekać, kiedy zostaną rodziną i zamieszkają razem. Kobieta nie kryje swojego szczęścia. To jest taka osoba, którą szukałam tyle lat i trafiło się. Teraz wiem, co to miłość. Rodzina, stwierdziła z jej wzruszeniem Justyna. Rolnik szuka żony. Justyna o pierwszych świętach z Tomaszem. Wszystko wywróciło się do góry nogami. Wywiad. Michał i Adrianna z Rolnika ozdobili dom i ogród na święta. Z pewnością widać go w całej gminie. Justyna z Rolnika czeka na wielki dzień. Tomasz sugerował, że zrobi to w święta. Wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że, cudzysłów,